Policjanci, realizując sprawę operacyjną mającą na celu zwalczanie przestępczości hazardowej, wytypowali jedno z mieszkań na terenie Legnicy, w którym miały odbywać się tego typu przestępcze procedery. W środę rano funkcjonariusze udali się pod ustalony adres. Gdy zapukali do mieszkania, otworzył im zaspany mężczyzna. Zapewne zdziwił się i nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy. W momencie wejścia policjantów do środka ujawnili tam 3 automaty do gier hazardowych, które były włączone i gotowe do użytku. Na automatach zainstalowane były gry o charakterze losowym, na które niezbędna jest koncesja do prowadzenia kasyna. Mężczyzna ten został zatrzymany. Po sprawdzeniu w systemie okazało się również, że jest on poszukiwany listem gończym do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności.